długo czekaliśmy na to spotkanie. Jest to bowiem niezwykle zajęty człowiek. Pomiędzy przygotowaniami i koncertem w Filharmonii, a wylotem do Stanów postanowił poświęcić nam godzinę. Michał Urbaniak odpowiedział na pytania Łukasza Juśko i Bartka Świątka, m.in. o koncert z Jerzym Maksymiukiem, o prawdę i pasję w muzyce. I teraz to wszystko jest ze zrozumieniem. No możemy w Filharmonii rapera wprowadzić, który da maestro Maksymiukowi piątkę na estradzie. Tak było i to przeszło. I nawet w ogóle się podobało, co mnie zaskoczyło. Taki wielki człowiek jak z oporami zgodził się na koncert jazzowy. Wszyscy znajomi, przyjaciele mówili, nie powinieneś tego robić, nie rób tego i tak dalej. W końcu zrobił i jest zadowolony i podobało mu się. Mniej lub więcej młodzi ludzie dzięki hip-hopowi są bardziej wyrobieni. Hip-hop zrobił cuda, uważam, że to była najważniejsza muzyka w rozwoju jazzu. Pana zespół z udziałem hip-hopowca to było coś wyjątkowego w tamtym czasie. To w 87 był na pewno pierwszy, a w 89 to już bywało trochę, ale ja nie dostałem przez 4 lata kontraktu. Polish Fiddler i czarny raper i takie coś tam, nie wiadomo co. George Butler, wtedy prezydent Kolumbii, którym się znałem bardzo dobrze prywatnie. Przyniosłem mu, tak. Mówi, to nie jest zespół, to jest R&B, mówi. Wiesz, to, idź tam. Zadzwonił do chłopaków dwa piętra niżej. Wtedy to się nazywało Special Market. To nie było nazwane ani hip-hop, ani R&B, ani nic. Tylko rynki specjalne. Czyli nikt nie wiedział, co z tym zrobić, a jest. No i się sprzedaje do tego. No i poszło paru młodych chłopaków, zaczął słuchać, kiwać i mówi, stary, jaki to dobry grup, ty, to jest super, mówi, to dlaczego on nie wyda, przecież to drew. No i tak było przez 4 lata, no. Jak doszło do tego spotkania? No to już dla mnie było naturalne, ja po prostu, ja to raz na ulicy słyszałem rapera i mówię, przychodź, robimy. I do studia, trampanki. No i tak się to różnie zdarzało, poza tym z reguły koledzy wszyscy wiedzieli i polecali następnych, to też się było wiadomo, że ja poszukuję albo daję pracę fajnym ludziom z takiej dziedziny muzyki. Wolność jazzu. To jest taka wolność jak wolność prawdziwej demokracji. Znaczy, jeżeli człowiek jest uczciwy i czuje, co robi, dlaczego i to robi z przekonaniem, z pasją, to może robić wszystko. Tak jak w każdych innych dziedzinach życia, tak i w muzyce. Na dłuższą metę pomysły niepoparte prawdą i pasją nie sprawdzą się. Tak czy inaczej wyjdzie, nie chcę powiedzieć, wyjdzie igła z worka. Nigdy nie chciałem się podpierać nazwiskami. I tak jak mi wytwórnie płytowe mówiły, tylko chciałem mieć swój zespół. To chyba najwspanialszy zespół. Był druga połowa lat 70. gdzie grał Lenny White, Marcus Miller, Bernard Wright i gitarzyści różni, od Coryella do Azzolina, ale był taki super, nieznany, ale super kolega czarny, z takim czujem, że to jest niebywały, no Doug Powell się nazywał. I oni wszyscy, każdy na każdy drobiazg reagowali. A co z rytmem? W Europie tego nie ma. Nikt nie uczy rytmu tak naprawdę. No bo ten rytm się trzeba nauczyć, trzeba zrozumieć, że to trzeba poczuć. Jedno z pierwszych moich grań było z kwartetem Elvin Jonesa, zaproszony przez Dave Liebmana w Village Vanguard. Przerwa między setami. On mówi, stary, uważaj. Mówi, Elvin ma późny raz. Także pamiętaj, jak ten round się robi, zwrotka przychodzi, to tu, poczekaj, pu. No, najważniejsze, żeby kopało, żeby coś się działo. No, ja często zamiast słowo jazz mówię po prostu muzyka rytmiczna, często zwana jazzem, bo jakby jazz wyjąć z całej muzyki rytmicznej, która dzisiaj jest, to by nie było w ogóle nic. Jazz jest muzyką do tańca, i do różańca. No, ale jest to muzyka, która na pewno powinna ruszać. Oczywiście jest miejsce, tak jak we wszystkim, na wyjątki, na eksperymenty. Jest parę zespołów free jazzowych. Ja też uprawiałem free jazz krótko, bo jak coś się pojawiało, to ja chciałem to spróbować. Free jazz dał to, że wyswobodził wielu muzyków z pewnych ram i ci, moim zdaniem, którzy wrócili w dalszym ciągu do rytmu po
okresie free jazzu grają dużo lepiej, dużo wolniej, dużo inaczej. Wszystko to jest zależne od prawdy, determinacji i wiary. Wiary w to, co się robi. Nieraz niektóre rzeczy w życiu, to wiemy i w historii, i nie tylko w historii naszych życia, przechodzą rzeczy, które są niemożliwe. Jeżeli są naprawdę prawdziwe, jeżeli jest to wiara i poparta pracą, to nie można przegrać. Czy może można tak powiedzieć, że to, co determinuje muzykę, to są emocje właśnie? Rytmy, emocje. W odwrotnej kolejności, emocje, rytm. Ale chyba jednego bez drugiego w tym wypadku nie ma. Bo generalnie muzyka to są emocje w ogóle. Jeśli chodzi o jazz, to jest rytm i emocje. Po prostu muzyka nie zna kategorii, trzeba przestać kategoryzować. Ludziom się jazz bardziej podoba niż wszyscy mówią. Mówią, że niszowa muzyka. Guzik, prawda. To nie jest niszowa muzyka. Biznes zrobił z tego niszową muzykę, no to idą na łatwiznę, jak najszybciej, jak najwięcej.